Cześć, witajcie, z tej strony Rok, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Tym razem jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, w innej wsi, ale gdzie dokładnie to już wam zaraz pokażę. Pojedziemy w pewne miejsce, także ruszamy takim oto pick-upem. Ogólnie zauważcie, moi drodzy, też jakie to jest oświetlenie piękne, jaka trawa też ładna. Nawet wam pokażę teksturkę z bliska. Nie, mi się to ogólnie mega fajnie kojarzy z farmingiem z poprzednich części, bo niekiedy taka teksturka była na jakichś tam mapach, jeśli chodzi właśnie o modowanie, tak? Dobra, o Boże, ten pick-up to jest jakaś tragedia, moi drodzy. Nie wiem, tutaj jeździć dzisiaj. Dobra, jedziemy tutaj w prawo. Już wam, moi drodzy, mogę powoli tutaj zdradzać, bo zaraz będziemy na miejscu. Jedziemy do Wiesława na farmę. Tutaj jest jego chyba farma, ale my jedziemy tym drugim wjazdem. Dobra. Tutaj światełka by się nawet przydały. O, witam, o, witam. Dzień dobry. Co to się stało? Halo. Zapraszam, proszę wjeżdżać. Ściemniło się nagle. Proszę wjeżdżać. No lecę. No dobra, dobra. Ej, bo jak to trąbię, coś się dzieje, widzisz? Nie widzę. Akurat ja nie widzę. Pogoda się zmieniła. Pogoda się zmieniła. To tylko u ciebie. Dobra. Chodź tu, na lewo wjeżdżaj. Dobra, ale to pod zerem to nie wolno klikać zera, moi drodzy. Jak sobie nie będzie dzisiaj. Nie wolno. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Tutaj parking dla mnie. No panie. Parkuj, parkuj. Ty zmieszczę się? Tylko uważaj na skuterek i na drugie auto. Bo jak porysujesz, to dobra, git. Witam pana Wiesława. Witam, witam. Pana Kazia. Kubę Kazia, tak? I pana Smokiego. No dzień dobry. Co to w zielonej koszuli? To jest Kuba Kaziu. Kuba Kaziu. Dobra. Ja też chyba w zielonej jestem, nie? Tak, tylko że ty w ciemniejszej. No powiem ci, no gospodarka spora. Dorobiłeś się tutaj. No tak wyszło. Pozamykam bramy, aby nie było, że... To co, może dzisiaj pokażesz? Widzę, jak tutaj się urządziłeś. No, mogę pokazać w sumie. Dzisiaj, moi drodzy, Dosi nie ma. Niestety. Dosia została na gospodarce pilnować wszystkiego. Ty, a tutaj, no, co ty masz? To jest warsztat u Wiesia. Okay. Tutaj możesz sobie przerabiać samochody, wszystko. A tutaj tego, ty mówisz, jakieś wraki stoją ewentualnie. No tutaj opony, tak. Które tu są... Wiesiu zniszczył niestety. Tu są opony, w nich można z górki zjeżdżać. Wiesz, co musisz tu zamontować? Jest taki podnosik hydrauliczny do góry. A, wiem, z modów. Wiem. Da się go tutaj postawić. W ogóle wyobraź sobie jedną rzecz. Jakie Wiesiu musi mieć małe klucze, że on to wszystko w jednej skrzyneczce zmieścił? To jest jakaś elektryczna. Wiem, no, ale Wiesiu jest majstrem. Tutaj jest pudełko. A nie, to nie pudełko. Pudełko. Tu jakaś woda chyba. No, ale jest topie się. Może tam nie idźmy. Tutaj tam jakaś studnia. Dobra, ale zaczynając tu od lewej. Od tu. O. Tutaj stoją. No, piękne maszyny. Kultury. I Wiesław, coś tu się przelewa. Jest dobrze. Jasne, tak każdy mówi. Jeszcze się nie przelewa, co to 2 centymetry jeszcze. Dwa piękne żółte kultywatory Petnara. Ileś tam metrów mają, nie pamiętam. Dużo 18. Bardzo. A to co to jest? To jest gaz tutaj. Tak, miejscu. Tak. No. A na górze jest lampa, aby oświetlać, bo tu w nocy trochę ciemno. No ogólnie tak wszędzie tu jest ciemno dosyć, więc ja z radarku chodzę non stop. Ty, a krowy to gdzie? Ukradli ci. Uciekły. Uciekły. Bo się zabrała. Obora na kilkaset chyba krów, tak? A ani jednej krowy nie ma. No bo Dosia zabrała. Czekaj, zamykamy ci drzwi w takim razie, żeby wiesz, nie uciekały. Już dwie są. Nie! O, haha. Czemu to się otwiera? Aha, bo to jest z tej strony, dobra. Tu jest to drugie. O, teraz. Zepsuło się. Dobra. Ty, no albo te, albo te, no co to? Nie wiem, patrz, co to pokażę. Jest. Pyk. Co jest? To co? A takie zamki, nie, dobra. Jak to działa? Za chwilę tu ja. Nie klikajcie jak ja, dobra? Czekaj. To poszło, a to? Właśnie teraz. Ale nie, to... bo tu nam nie uciekną środkiem. O, teraz jest git. Aha, tak. Faktycznie. Dobra. Dalej. No nie, no muszę pokazać teraz ciągnik, jak zobaczyłem je. Ja może zademonstruję. Na razie widzę, rzecz. Że tylko 3 maszyny. Trochę sprzętu jakiegoś jest. Wiesz, już zademonstruj hydraulikę tego ciągnika. Ja ten
Może byś go odpalił. Koty. Po co to komu? Ale nie, to jest działa. Kozackie, jak on tak się podnosi. No, z tego roku. Ale tak szczerze, w realu, gdzie to się używa? Pewnie, nie wiem. No jak musisz, nie wiem, jak masz kultywator z przodu i na przykład ciężka chyba. No wiesz, zakładam, że jak masz duże maszyny i tak dalej, to raczej nie masz jakiegoś pola nierównego, czy pod górę zbytnio mocno, nie? Nie, tu na trochę, bo może chodzić o rozkład masy, na przykład, żeby się nie ten traktor tu nie podnosił. To ja uciekam. Nie, no żartuję. I ale opony się uginają trochę. No, trochę ważne. Także co, na razie trzy ciągniki. Ej, co ma, tyle świateł ma narzucone z przodu? No. Uwaga. Tu jest jeszcze drugi case. Ty, ale ten case też jest dość taki długi, jak chodzi o tą maskę, nie? No bo to jest magnet. Ten jest trochę mniejszy. No, z mniejszym siewniczkiem. No tak, bo z tym większym byłby lekko problem. Tu jest przyczepa. Tutaj przyczepa. 41 ton ładowności. Skręcana ośka ostatnia i pierwsza. Tutaj wózeczek mały. Ty nawet idzie wałek pod masz. Tego, tylko gdzie on idzie, bo ja dalej nie wiem. Ty panie, ale ty drzewa tutaj kupiłeś? Tą farmę takimi? 41 ton ładowności tu jest. I kozak jest. A... No. Czekaj, wejdziemy szybko. Wiesiu, trzeba burty wyklepać. W ogóle, moi drodzy, pokażę wam, jak wygląda ta gospodarka z góry. No. Tam widać, że jeszcze coś chyba będzie budowane, tyle placu wolnego. Tak, to wszystko wygląda, pola mega, mega wielkie. Dobra, ja zaskakuję. I jakie jeszcze macie maszyny? Macie coś jeszcze? Mamy. Czy tu tak są, stopniowo? Gdzie tu jesteś? Są wielkie. O, cześć. Jestem koło ciebie. Tu ja, to, są... Co to jest za silos? To jakiś taki jakby mniejszy. Widzisz? Nad nami? No. To, może to jest jakieś nie, takie sypuje się. Ja czaj, ale to... Tak jakoś dziwnie, nie wiem. No, tam jest wszystko połączone na górze. No ja wiem, i... wiem właśnie. Wszystko schodzi pewnie się taki, tu. Wiesz, w międzyczasie, nie? Tutaj no tak. W ogóle jest jakiś też malutki. No, ciekawe to wygląda. O, macie nawet drabinę. No i... Tylko uważaj, jeżeli będziesz wejść. Bo raz spadniesz. Jeden już spadł. A, to macie suszarnię od razu, łopatę macie. O, tak, panie. Tak. Specjalnie dla smokiego prezent. No. No, dostałem na urodziny. Tutaj widzę te nawozy. Tak, tu jest wszystko, jest wodne, jest suchy. A to co to jest? To są nasiona? Tak, to są nasiona. Wygląda jak jakieś, nie wiem, marchewka albo coś bardziej w ziemi. Cebula. Ta cebula. Burak cukrowy, jaka cebula? Tu widzę tego na ciągniki. Tu coś stoi. Tu w tych pierwszych dwóch stoją wózki od headerów. Razem z headerami do dwóch. Ale umarzy. Widzę bardzo czyste. Bardzo. Tak. Myłem przed odcinkiem. Kto to nosi? Halo. Nie wiem, ktoś to ruszył. Ja jestem strongman, więc to cofnę. O, dobra. Ja pomogę. Był pierwszy. Dobra, zamykamy. Gdzie ja? No. Halo. No i się naprawi, tak. Dobra. No. To też można zamknąć. Tutaj no. Macie słomę nawet. Tak, tam jest 204 kostki. No i tutaj macie jakieś graty, widzę. Sam liczyłem. No można powiedzieć. Tutaj magazynujecie czy sprzedajecie? Magazynujemy. Okej. Okay. 202 kostki. I tutaj odstawiacie, tak, te kostki, a tutaj tak. Bierzecie, czy jak? Tu jest trigger do wyjmowania. Już ci okay. Nawet pokażę. Nie pokazuj. Zademonstruję. Wyjęła się jedna. A ile można na raz wyjąć? 6. Okej. Okay. Teraz cyk, podchodzę, rzucam i nie ma. Dobra, ty no macie sporo tego. No. Teraz nie, tutaj dalej, można. Jak idziemy. A to jest to samo, tak? Tak, to jest to samo, tylko że na inne kostki tu będzie. 10 tu, teraz, póki co jest trochę pusto, ale tam stoją dwa lotniowacze. Jeden jest za 50 nie, no metrów. Widać tego, Na 50 metrów to jest? No tak, drugi na 41. O no. Boże. Nie, no, ale wyobraźni. Widać, że ten niebieski też jest dużo większy, niech sobie tak patrzysz i z przodu i z boku. Spoko, rok, my niebieski mamy ma 4 tony ładowności. Rok, no. my z tego robimy 20 ton ładowności. Czekaj, jeszcze pokażę, widzę ile jest kasy, 200 tysięcy moi drodzy, żeby potem nie było. Tutaj oni pracują porządnie, jeszcze pokażmy ile kredytu macie, co? Nie pokazuj. Nie, żadnego kredytu nie ma. No, jaka pożyczka? Nie ma żadnej pożyczki.
Nie ma żadnej pożyczki, co ty Tutaj mówisz? powinno jakieś kombajny czeka wiatra, co? Tu jest... Czy nie? Nie, kombajny stoją gdzie indziej, tu cię zdziwia. Tu jest wielki silos na kiszonki. Weź ten koło ściany. O, stoję. Ale no, od tytułu, no okej. No to tak z twojej, nie wiem, ze 2,5 wysokości, może i 3 nawet. No, parę milionów wejdzie. Tutaj jest... Dobra, otwieramy. Duża wiata. A, się nie da otworzyć. One są zespawane od środka, to wie. Tu stoi kultywator i stoją dwa piękne, czyściutkie, nowiutkie... Ale po co mam ten kultywator, jak macie już taki, ten żółty? Bo wiesz, jest pomyślał. Trójka. No czemu, to nie lepiej kupić przed... Jeżeli zobaczysz nasze pola, to się dziwisz. No wiem, że są duże, nie? Rok, ale się dorobicie, 40... moi drodzy, jak będzie dużo łapek w górę, to w przyszłości znowu ponownie tutaj odwiedzimy Wiesława i zobaczymy, jak wygląda jego gospodarka, jak się rozwinie i tak dalej. Tutaj taki mały, skromny domek, ale bardzo fajny. Mieliśmy przyczepę z wapnem. Przyczepę z wapnem? A gdzie ona była? Tak, koło silosu z... na kiszonku. Chodź, Rok, pokaż. To ja biegnę. Czekaj. Rok, tu. Tą przyczepą wykręcamy 21 ton na ten. O panie, jak to śnieg chyba macie. Tak, to jest... patent Seba. To jest patent Seba na nawożenie, na wapnowanie. No niestety, dokładnie. Mamy za duże pola, żeby Piesław, jeździć co ile chwilę. Milionów dałeś za tą gospodarkę, za pola? Niezliczalna ilość. 2,5 miliona wyszło na pojazdy pola. I na pola. Ponad mamy dwa. Tylko dwa. No można ponad... powiedzieć, że bo w sumie też 2 dużo... miliony ten. 2 miliony na same pola poszły prawie. A wiesz ile dokładnie jedno. Wydałeś tego? Ile, sorry, Boże, nie ile wydałeś, ile masz hektarów pola? To jest jakieś 50, 60. O panie. Taka jedna przyczepa, to jeżeli sprzedamy pełną pszenicy, przykładowo, taka duża naczepa, to z niej wychodzi 100 tysięcy. No to trochę zarob. Jest. No. To jedziemy teraz na pola? Możemy pojechać, zobaczyć. Siadajcie, prowadzisz? Zapraszam. O nie, panie, uciekasz. Ej, ten pick-up to jakiś Rok, dziwny. Tylko uważaj, bo to 200 na godzinę może cisnąć. Czekaj, bo... Rok! Panowie, wysiadka. Dobra. Już, siadamy. A kto bramę otworzy? No kto zamknął, no co ja. A. Jedziemy. Zamykaj bramę, bo rozkradną maszyny. Dawaj, teraz jedź. To ty, i ale wjazd ładny jest, jakieś takie kwiatki, nie kwiatki macie. Ej dobra, Rok, nie pojedziesz tym 200 na godzinę. Nie zamierzam. To dawaj, jedź. Ty, czekaj. Pa, jakie dziury łatali. Pa, jak a, łatali. Teraz... Betonem zalewali. Ja możesz Wiesiu... kierować. Betonem zalewali. No. Dobra, dawaj, jedziemy. Na przyczepę dawaj. Jak ja przyjdę na przyczepę? Pakę. N. O, jedziemy. Dwóch ról. A jak to fajny wirus pisze sobie. No. Tylko no to tam powoli, tutaj... żeby się nie zgubił, nie? To jest pierwsze pole. To jest nasze pierwsze. O, pan. A ty nie jeźdź po polu, nie jeździ. To jest dopiero skultywowane. Na wyboje teraz tutaj, nie? Dobra, Wiesiu, to jest. Wiesiu, pokaż mu drugie pole. Co, coś się stało? Halo? Halo? Wiesiowy chyba internet upadło. Chyba tak. Z wrażenia. Dobra, ja oprowadzę. Dobra, to... Mogę. Czekaj, to ja jadę pierwszy, mogę? Czemu nie mogę? Gdzie jestem? Dawaj, jedziemy. Halo. Dobra, jedziemy. Wiesz, Rok, gdzie jechać, czy cię zaprowadzić? Nie, pojeździmy sobie tak, a pooglądamy. Rok, zawróć, to ci pokażę. A, pojeździmy. Jakie było to? Uważaj, bo w to wjechać da się. Rok, Boże Święty. Drifty robi, weź ten. Dobra, Rok, dawaj na nasze drugie pole. Co się stało? Z wrażenia z tego. No. Dobra, to jak coś to można się poopowiadać, bo my tylko jeszcze kawałek pojeździmy sobie po... jakie jeziorko. Pooglądamy, jak to wygląda. Rok, uważaj na to jeziorko. A, bo tu mieliście chyba jakieś... Co to jest? Czy tu pomost kiedyś, czy to drzewa? To był kiedyś to był pomost. Kiedyś pomost. Ale I wyspa, ja... nie?
Dobra, no tak. Dawaj, to ci pomaga. Dobra, jedźmy. Dobra. Miasto. Uwaga, i... bo ja jestem szalonym kierowcą. Ja tym mówię. Od miasta w stronę sklepu normalną drogą to będzie następne nasze pole. Właśnie takie tam jadę. No, no to możesz podjechać. Ja nie będę już się wbijał. Rok radę siąść, bo tutaj takie będą zaraz przeciążenia, że jak ja skręcę, to bokiem będziemy lecieć. Dobra. Siedzę. Dawaj, Kuba, wbijaj szyby z tyłu. Ja już przyzwyczajony. O panie, ale pochołki zniszczalne. Rok, ja już przeciążeń jestem. Dawą, muszę A czekaj, jeszcze widzą, pokażę w ogóle całą mapę, bo nie pokazałem, jak ona wygląda. Żebyście mogli, moi drodzy, zobaczyć, jak to jest. Tu jest jedno wielkie pole, i które mówię, że macie drugie? A tutaj, ono jest jeszcze większe. No jest dwa razy większe. Sewo sam kosił tamto... Dawaj smoki, jedź, cały czas prosto. Mniejsze pole, Sewo kosił 2 godziny. A ja potem z Sewo, tamto większe, też 2 godziny. No to można źle. Powiedzieć dwa razy większe. Czekaj, jest gdzieś informacja na górze. Czekaj, to u konsolę develop, jak się odpalało? Nie ma. Nie ma? F11, ale nie ma. Bo tak byśmy zaczęli, ile hektarów dokładnie ma dane pole, nie? Nie ma, tak. Chciałem sprawdzić, ale nie ma. Smoki trochę... Ale no, muszę przyznać, że klimat jest fajny, aczkolwiek no jest jakiś taki, nie wiem... Może to na plus, może to na minus. Te cienie takie mocne niekiedy, w sensie jest zbyt czarno w niektórych miejscach, zbyt ciemno. Tak troszeczkę powiem nienaturalnie, delikatnie. Ale ogólnie widoki i tak dalej, to jest mega, nie? Dobra, uwaga, zaraz będzie pole. Rok kiedyś do się bardzo dawać. Przyjemne są teksturki, jeśli chodzi o różne uprawy i nie tylko. To jest nasze... Belkę chyba zgubiliście. Dawaj na pakę. Po jednej zapomniałam. Zapnij ją pasem, Kuba. Czekaj, a tu... Aha. A tu sznurki są jakieś te... tak, bo to jest soi. Aha, ty... Ej, ale ty tak tu belkę wziąłeś, to... Dobra, jest. Dobra, jedźmy. Jest. Dobra, no to teraz tak, jedziemy przez pole, bo trochę się ono ciągnie. Nie, no dobra, to choć tu w lewo pojedziemy na jakiś zamek, czy coś, już tam daleko nie będziemy jechali. Czekaj. Jesteś na tym polu, więc... Tam są fajne ruiny, możemy tam dawaj, podjechać. Tam się pożegnamy zaraz. No to co, to ruinach. Rok, musisz do siebie przyprowadzić. Dokładnie, muszę do siebie przybyć tutaj. Jak już Wiesław wie, tutaj no, jakoś tą gospodarkę rozwinie. Z ponowną wizytą z Dosią. No. Także co, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał taki odcineczek. Zerknęliśmy, co tam Wiesław porabia u siebie. Jak to u niego wygląda. No i muszę przyznać, że farma robi tutaj niezłe wrażenie. A piszcie, jak wam się podobało. My tymczasem się będziemy żegnali. Był dzisiaj z nami Smoki. Papa. Kuba. Byłem. I oczywiście właściciel tej całej farmy, Wiesław. Tylko był, papa. Nie no, byłeś wcześniej, ale coś tu się stało. Rok, tam belkę dostałeś w prezencie. Jasne, dzięki. Także co, trzymajcie się, do kolejnego. Cześć!